Ciemo, dzisiaj w tym poradniku na szybko pokażę Wam jak zainstalować kroniki Myrtany, jak je naprawić i jak zrobić żeby je przechwytywać OBS-em, jak je naprawić, tyle. Przede wszystkim żeby pobrać Kroniki Mertany można to zrobić na Gogu. Ja to robiłem na Steamie. Po prostu ja to robiłem na Steamie. Wydaje mi się, że tak samo będzie na Gogu. Nie będzie to jakieś turbo trudne, wchodzimy. Pobieramy grę, żeby pobrać Kroniki Mertany. musimy mieć chyba gotika w złotej edycji, czyli z, no z dodatkiem noc kruka. Klikamy, instalujemy. Prosta piła. Tak działa, natomiast to wtedy działa średnio, trzeba jeszcze troszeczkę zaktualizować, jeżeli procesor nie zużywa nam wystarczającej mocy, to co robimy? Chodzimy tutaj, ja wam ten link podam w opisie, szczegóły premiery i tutaj macie taki link, ja go oczywiście wrzucę w opis. Odtwarzamy ten link, przechodzimy do strony zewnętrznej i pobieramy to. Klikasz to, pobierasz to, tyk, klikasz to, to ci się pobiera. Wypakowujesz to jakimkolwiek programem, masz 7zip czy winrarem, czymkolwiek to wypakowujesz do sobie folderu. Wchodzisz na steama, klikasz w klienki mertana, jak ci się zainstalowały, pliki lokalne, przeglądaj, tutaj masz swój folder z kiereczką. I to co robisz to klikasz w system i tutaj wrzucasz cały ten w, 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 wcześniej pobramy, pobrany folder. Klikasz, przenosisz, ja oczywiście przeniosłem więc nie podmieniam. Przenosisz, wszystko powinno śmigać, wszystko powinno się po prostu przenieść. Tam nic nie powinieneś móc zamieniać. Odpalasz giereczkę i gierka działa na jakichś normalnych FPS-ach. Można altabować i teraz tak. Jeżeli masz to zainstalowane, mi osobiście automatycznie przechwytuje, mi automatycznie przechwytuje giereczkę. Yy, dzięki temu teraz możesz to przechwytywać na OBS-ie. Bo jest tym nowym DXem. Wszystko powinno śmigać, prosta piła. U mnie jest 120 FPS, jak widzicie, wszystko śmiga. zużycie procesora jest 100%, więc tak jak powinno być. Memory to 3,1%. No i najzwyczajniej w świecie już możesz pograć, masz tu zdecydowanie większe ustawienia graficzne. Jak sobie wejdziesz, to się kikało chyba F11. I jak widzicie tutaj macie zdecydowanie większe ustawienia graficzne, którymi możecie się pobawić, możecie wszystko sobie dać, jak chcecie na maxa, zniżyć, wszystko dostosować. Jeżeli w obs się chcemy przechwytywać giereczkę, no to możemy to zrobić z przechwytywaniem, z przechwytywaniem gry. Jak widzicie mam przechwytywanie gry Gothic 2. Zobaczmy czy działa. Działa. Mogę sobie zająć się mi i mi nie, 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 nie pokazuje 14 błędów i przechwytywanie okna. Również działa, dzięki temu też widać FPS-y. Wszystko proste, proste. No i tutaj dodam, że warto jest to zrobić, jeżeli jesteś streamerem, bo w innym wypadku chyba jest tylko możliwość przechwytywania ekranu, jeżeli tego nie zrobisz. A tak możesz sobie przechwytywać co chcesz, jak chcesz altabować, a tak często przy altabie po prostu wywala nam błot. Warto to zrobić, jeżeli streamujesz, ewentualnie nagrywasz kroniki myrtany na YouTubea za pomocą OBS-a. Więcej opcji. Możesz wejść na Twitcha, Twitch TV slash Jeżeli pomogłem zostaw lajka, like, komentarz i suba. Tutaj znajdziesz różne poddymiania na Twitchu. To w ogóle dymy i mój drugi kanał vlogowy. Padnie, jeżeli pomogłem, chociaż tak się możesz oddzięczyć. Dzięki, cześć. I będą kroniki merytane na tym kanale i różne inne gierki, więc wpadnij, zostaw lajka like i na Twitcha w ogóle Harnolda będziemy testować jutro, więc możesz wejść. Nie a i tak na koniec jeszcze możecie też pobrać Visual C++ Nie wiem czy to coś daje, ja to po prostu zrobiłem Dopiero później odpaliłem gereczkę, więc Jeżeli wam nie działa, to może takie jest rozwiązanie Jeżeli nie, no to pewnie problemy są bardzo indywidualne I brakuje jakiegoś poszczególnego pliku na twoim komputerze Więc no to już będziesz musiał raczej poszukać Albo po prostu napisać na ich forum, ich dyskusji na Steamie na przykład Zrobić wątek, albo na Reddicie Tam ci na pewno ludzie pomogą